Piotr Halicki, który będzie rozmawiał z naszym gościem. Piotrek, zapraszam do nas. A naszym gościem Jakoby Menstein, Make Life Harder. Zapraszamy. Jakoby, siadasz. Wręczę ci taką bardzo piękną naszą pamiątkową tabliczkę, którą dostaniesz raz, bo już nie będę na końcu. Piotrek, ty już takie chyba masz któreś w kolekcji. To jest dla ciebie pamiątkowa torba. Ale także zapraszam na scenę tradycyjnie Szymona ze swoim wiosłem, bo także tutaj mamy piękną, piękną twarz naszego gościa i bardzo prosimy o złożenie autografu na gitarze, która będzie licytowana. Tam, gdzie masz twarz, tam się podpisz. Podpisał się jak na banknotach, czyli niewyraźnie. Czyli po prostu, słucham, tak. Wszystkiego dobrego, słuchajcie dobrych słów, słuchajcie mądrych opowieści. Andrzej Chyra był także naszym gościem. Jaka to przyjemność, że widzą ludzi ładnych, uśmiechniętych, w maseczkach, opalonych, beztroskich, tak jakbyśmy nie byli w PRL-u, w Polsce. Trzymajcie się, oddaję głos naszym gościom. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry również. Drodzy Państwo, make life harder. To jest ten człowiek. Ja też prywatnie jestem poetą i zacznę może od tego, że na spotkaniach poetyckich nie przychodzi tyle osób. To ja miałem zacząć, ale... Dobra, oczywiście porozmawiamy sobie miło, mam nadzieję, no na początek powiedz, bo jesteś pierwszy raz na festiwalu i powiedz, jak ci się podoba, bo szedłeś tutaj 20 minut. Tak, no jestem, to jest mój debiut na Poland Rock Festival. Szedłem tu rzeczywiście 20 minut, bo co chwilę ktoś mnie zaczepiał, chciał sobie zrobić zdjęcie, pogadać i jest to dla mnie jakieś takie zupełnie osobliwe doświadczenie, bo ja Make Life Harder robię od 2011 roku, a ta, nawet nie wiem jak to nazwać, ta popularność się pojawiła w czasie, kiedy, no, kiedy była pandemia, więc ja siedziałem w domu, nie spotykałem się z ludźmi i nagle wychodzę i się okazuje, że muszę sobie robić z ludźmi zdjęcie. Więc jest to dla mnie jakiś rodzaj zaskoczenia. Ale chyba miłe, prawda? Bardzo miłe, bardzo miłe. Oczywiście, gdyby brawa... ktoś chciał zdjęcie z Jakobę, to prawdopodobnie będzie możliwość po naszej rozmowie. I plus, waszej oczywiście. Plus, zostałem tutaj tak wspaniale przyjęty, że mam swojego kampera do dyspozycji. Także zupełnie jakieś nowe doświadczenie dla mnie. Gratulujemy. No dobrze, w takim razie zacznijmy. Zacznę od tego, że jak dowiedziałem się, że będę prowadził program, znaczy program, rozmowę z tobą, to okazało się, że mam wśród znajomych psychofanów w ogóle twoich. I nie tylko wśród znajomych. I chciałem spytać, jak to jest, że właśnie prowadzisz, że masz od 2011 mieliście, tak, razem swój projekt, tak to nazwijmy. Jak to jest, czy rzeczywiście myślałeś, że to pójdzie w tym kierunku, że teraz jesteś właściwie dla wielu ludzi jednocześnie TVN24, Onetem, CNN-em i National Geographic na jednym portalu. Jesteś taki człowiek portal. Mamy twojego psychofana. Tak. A propos dinozaurów, to ostatnio na Make Life Harder zrobiłem ranking na najfajniejszego dinozaura. I był zacięty bój między T-Rexem właśnie, a Triceratopsem i wygrał Triceratops, opcja wegańska, ale ogromne brawa dla tego T-Rexa. Pozdrawiamy T-Rexa. Wracając, czy myślałeś, że to się przerodzi właśnie w taką formę, że będziesz portalem jednoosobowym? No nie. Znaczy, ja wiedziałem, co robię. Wiedziałem, że ja zbieram informacje, robię jakiś taki autorski przegląd
informacji z całego dnia, ale nie sądziłem, że to się przerodzi w medium opiniotwórcze. W ogóle tego nie zakładałem. No wielu moich znajomych mówi, że tylko, że właściwie korzysta z twoich, tylko jakby zagląda na twój profil, a cała reszta ich nie interesuje. No to jest duża odpowiedzialność i no co ja mogę, no trochę wziąłem sobie taką, wszedłem w taką rolę i staram się to robić najlepiej jak potrafię. Staram się być przede wszystkim uczciwy, co w tych czasach takiej silnej polaryzacji politycznej bywa trudne, bo jest pokusa, żeby tym, z którymi się fundamentalnie nie zgadzam, żeby im ciągle dowalać, ale z drugiej strony starasz się zachować pewną obiektywność i no i nie mówić, jakby nie powtarzać ciągle tego samego na różne sposoby, nawet jeśli pretekstu nie ma, nawet jeśli wiesz, czasem warto pochwalić też drugą stronę. I mam wrażenie, że to jest pewna taka składowa Make Life Harder, która sprawia, że no, że to źródło jest wiarygodne. Nie? Bo to nie jest taka tępa nawalanka. Ja też jestem wrażliwym człowiekiem. Ja też rozumiem, że ludzie mają różne pokusy, różne słabości i tak dalej, i tak dalej. No i staram się być jakiś w tym wszystkim, pomimo tego, że dominuje tam pewne hasło ośmiogwiazdkowe, które myślę, że... To ważne w tym wszystkim, żeby zachować obiektywizm i nie zdryfować w stronę tych metod, z którymi walczymy i które piętnujemy. To jest bardzo ważne. No dobrze, właśnie, to już w takim razie chciałem to pytanie zadać później, ale zapytam ci teraz, jak to się stało, że też skręciłeś w politykę w takim razie, no bo twój jakby tutaj portal jest, cały czas mówię portal, twój profil jest no, sformatowany politycznie na maksa, no bo wiadomo, jednych i drugich, ale jak to się stało, bo przecież zaczynaliście od takiego prześmiewczego portalu, który, prześmiewczych treści, które miały być zabawą. No tak, w ogóle nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Make Life Harder zaczęło się jako antyteza do bloga Kasi Tusk. Kasia Tusk stworzyła bloga o nazwie Make Life Easier. I my z Rafałem Żabińskim poczuliśmy, że żeby ten wszechświat się zachował równowagę, to musimy stworzyć Make Life Harder, bo ja pamiętam, że Kasia Tusk wrzucała tam takie porady, na przykład jak zrobić tanie studenckie śniadanie i polecała bruschettę z serem pleśniowym i z kaparami. Ja jako student prawdopodobnie nie wiedziałem, co to są kapary. Albo tam były takie porady w stylu, no że kiedy na zewnątrz pada deszcz, to takim w dobrym tonie jest zabrać ze sobą parasolkę, kiedy wychodzisz na zewnątrz. I te porady były bardzo często niedorzeczne. Ja czułem, że jakby trzeba zachować równowagę w tym i stworzyliśmy Make Life Harder, ale już myślę, że nawet wtedy to też w pewnym sensie było polityczne, ponieważ no nic bardziej chyba politycznego niż walka klas. Po jednej stronie mamy Kasię Tusk, córkę premiera, a po drugiej dwóch frajerów, którzy bruschetty robią w ten sposób, że kładą stary chleb na grillu i posypują go zupką chińską. I to była nasza bruschetta. Czyli rozumiem, że dzisiaj można cię znaleźć i przyrządzisz coś takiego tutaj naszym festiwalowiczom, gdyby gdzieś się złapali tutaj między namiotami. Mnóstwo mam protipów. I w pewnym momencie rzeczywiście Make Life Harder zaczęło mówić trochę bardziej otwartym językiem, ale to też się nie wzięło jakoś tak ostatnio, bo myśmy już lata temu pisali latarniki wyborcze. Tylko, że wtedy to wyglądało bardziej tak, że staraliśmy się być bardzo symetryczni. Jeśli dowalamy jednym, to dowalajmy też drugim. I potem nastąpiła zmiana władzy w Polsce
I się okazało, że ten symetryzm jest trochę taką filozofią naiwniaka, głupca, bo, no bo nie ma równowagi, nawet jeśli być, jakby bardzo się zdystansować do wydarzeń w Polsce, to w dalszym ciągu trudno postawić znak równości na przykład między TVN24 a TVP Info. Nie ma tej równowagi i symetryzm w tym momencie też się kończy. No i uznałem, że Make Life Harder musi mówić bardziej otwartym tekstem, bo też jeszcze jak ja zaczynałem w tej tak zwanej blogosferze swoją przygodę, to nie zajmowanie głosu w sprawach było, no było neutralnością. Ktoś był neutralny, nie zabiera głosu. On jest jakby ponad to i mam wrażenie, że w ostatnich latach to się zmieniło, że nie zabieranie głosów już nie jest neutralnością, już jest raczej ignorancją. Znaczy chowaniem głowy w piasek, że w momencie, kiedy no, trwa światopoglądowa wojna, no to walczymy. To pytanie, czy wraz z postępem tej wojny, która, jak mówisz, trwa... Brawo, oczywiście. Czy wraz z postępem tej wojny, która trwa, jak mówisz, czy jest ci łatwiej w takim razie iść właśnie w tym obranym kierunku, czy trudniej? A może nic się nie zmieniło? No, jest pokusa, żeby świat widzieć czarno-biało. Znaczy, my jesteśmy dobrzy, oni są źli. Ale to jest, mówię, pokusa, jakby... To jest taki rodzaj myślenia, który prowadzi do jeszcze większej polaryzacji, do jeszcze większego rozbicia, a mnie na tym nie zależy. I dlatego ja nie krytykuję wyborców partii opozycyjnej, znaczy krytykuję pewne postawy, pewne zachowania, nie krytykuję ludzi. Nie wiem, czy to coś zmienia, czy to coś zbliża nas do siebie. Mam wrażenie, że na tym etapie nie, że to rozbicie i ta wyrwa między nami jest tak duża, że trudno rozmawiać i wszystko stało się polityczne. Ja ostatnio pisałem o tym, że festiwal kolorów w jakiejś niewielkiej miejscowości w Polsce stał się zarzewiem jakiegoś konfliktu między mieszkańcami a lokalną parafią, bo się okazało, że to jest jakiś pogański zwyczaj, plus te kolory się kojarzą z LGBT, z szatanem i wydawać by się mogło, że zabawa skierowana dla dzieci nagle staje się jakimś zarzewiem konfliktu, zupełnie nie wiadomo czemu. No był też atak na tęczowe przedszkole przecież na przykład. No był atak na tęczowe przedszkole, tak, jakieś... mózgi przyszły i zaczęły obrzucać to przedszkole, nie wiem czym, butelkami chyba, czy czymś tam, no zupełnie jakieś niedorzeczne zachowania, ale no jakby jest pokusa, żeby nazywać ludzi po drugiej stronie po prostu draniami i tak dalej, ale no to niczemu nie służy, więc to, co w Make Life Harder jest ważne, to, żeby się jednak trzymać tego, że piętnujemy zachowania, postawy. Że mnie na przykład nie dziwi, że 85-letni pan może mieć homofobiczne poglądy, bo on się wychował w zupełnie innym świecie. I cała nauka i cały widz polega na tym, żebyśmy go nie odcinali, tylko pokazali mu, że... No, że ten świat nie jest groźny, bo on go po prostu nie zna. I jakby jest bardzo duża pokusa, żeby się odcinać od tego świata, podczas gdy powinniśmy go systematycznie jakoś asymilować, otwierać się na niego, co wiem, no nie jest łatwe. Stałeś się takim głosem pewnego środowiska, czy też pewnego pokolenia. O czym świadczą również te brawa.
że no, trochę wyznaczasz ludziom pewien kierunek i oni podążają za tobą. Czy jakby to jest, tak jak mówisz, duża odpowiedzialność, ale czy właśnie masz tego świadomość, że to jest tak, że w każdym przypadku, kiedy coś tam piszesz i 800 tysięcy albo i więcej ludzi to czyta i myśli sobie, o, ma rację. Czy masz świadomość, że ty wyznaczasz tą drogę? No, na pewno wiem, że mój głos jest słyszalny, co jest super, jeśli chodzi o mobilizowanie ludzi do robienia fajnych rzeczy, bo ideologicznie możemy się różnić tam w niektórych obszarach, ale okazuje się, że to, co nas łączy wszystkich, to jest przynajmniej Make Life Harder, ja to tak czuję, to jest śmiech. I okazało się, że ze śmiechu, z zabawy w gruncie rzeczy może wyniknąć coś wspaniałego i tę moc czuję na przykład przy różnych zbiórkach charytatywnych. Zbieramy na pieski albo na jeże i wydaje mi się... Oni wszyscy to wiedzą, oni wszyscy cię obserwują. I pamiętam... Ale chyba... dzisiejsza rodzina jeży była piękna. Piękna, piękna. I na początku, jak wrzucałem, pamiętam, pierwszą zbiórkę na takie urządzonko do lepszego oddychania, wentylacji powietrza dla jeży. I ta zbiórka, chyba trzeba było zebrać 3000 zł. I pamiętam, że myśmy tam chyba zebrali, nie wiem, 15-20 tysięcy i ja nie podejrzewałem, że taki potencjał tkwi w tych ludziach, którzy obserwują Make Life Harder. Okazało się, że tkwi. I no, mam wrażenie, że wspólnymi siłami tutaj udało nam się uratować, co mówię autentycznie ze wzruszeniem, jedno schronisko. Wielkie brawa za to twoje zaangażowanie. Odpowiedziałeś na moje 6. pytanie, ale jury uznaje odpowiedź awansem. Idźmy dalej. W takim razie no, chciałem cię spytać, a może jeszcze inaczej, bo... Gdzie moje maniery? W sierpniu masz 10 urodziny. Wydaje mi się, że chyba nie obejdzie się bez 100 lat. 100 lat, 100 lat. Radę jeszcze przez te 100 lat poprowadzić. Dziękuję pięknie. Troszkę może odejdziemy od tematu polityki, nie wykluczam, że wrócimy, bo myślę, że w pytaniach też będą. Tam już się możecie powoli ustawiać. Pewnie będzie tego sporo. Natomiast chciałem, bo zrobiłem sobie research wśród swoich znajomych, o co chcieliby cię zapytać najbardziej. I przewijały się w ogóle właściwie dwa... Przepraszam, wam ukradnę te dwa pytania. Pierwsze to było zawsze pytanie, co zrobić, żeby trafić na Make Life Harder? Bo to jest ponoć największy lans, po prostu plus 100 do lansu. Jak to wybierasz? Ci wszyscy ludzie chcieliby trafić właśnie tam i co muszą zrobić? Wiecie, no skoro się już spotkaliśmy, ja nie wiem, gdzie mam telefon. Ja bym sobie zrobił zdjęcie z wami wszystkimi i wtedy wszyscy... Będzie to koniec, na pewno. Będziemy na Make Life Harder. No nie ma formuły tak naprawdę. Jakby nie ma przepisu. Ja nie wiem, ja nie potrafię na to odpowiedzieć, bo to jest tak, że Make Life Harder jest takim... To nie jest tak, że ja mam katalog na te sytuacje, memy na te sytuacje, memy świąteczne, że to wszystko działa bardzo spontanicznie i ja sobie, jeśli sobie przygotuję jakieś rzeczy, które mam wrzucić następnego dnia, to już jest bardzo dużo, to jestem już świetnie przygotowany, bo zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że ja się budzę o tej 6:30 powiedzmy. To jest to drugie pytanie właśnie, jak wygląda twój dzień? To już może od razu do niego przejdę. I ja na to mówię zeruję, to znaczy czytam wszystkie wiadomości, które przyszły od czasu, kiedy nie wchodziłem na Instagram. Ile jest tak standardowo?
No ja myślę, że przez cały dzień coś około 1000 przychodzi. Przez noc jest, no tak, no nie wiem, z 300, z 500 wiadomości, więc budzę się bladym świtem i po prostu czytam wszystko. I no i intuicyjnie czuję, czy coś jest ważne, ciekawe, ładne, wzruszające i próbuję to dostosować do rytmu dnia. Czyli stworzyłem sobie jakieś takie mikrocykle, jak wchodząc w poniedziałek. Zazwyczaj gdzieś tam między tą przysłowiową, powiedzmy 8:00, 9:00, a 17:00 wyjściem z pracy wrzucam dużo treści z takim ładunkiem, no i polityczne, takie rzeczy, które trochę frustrują i staram się jednocześnie je rozładowywać na przykład 30 sekundami no, z pieskiem. Kto ma psa? Zobacz, oni wszyscy chcą te psy pokazać u ciebie. Wysyłajcie. Wysyłajcie, jedyna okazja dzisiaj. I w rzeczywistości jest to takie bardzo spontaniczne. Ja sobie cały ten plan dnia układam na bieżąco. Oczywiście, kiedy dzieje się coś no, takiego, powiedziałbym, fundamentalnego, nie wiem, Trybunał Konstytucyjny wydaje jakiś swój kolejny dziwny werdykt albo dzieje się coś innego, to ta formuła się automatycznie dostosowuje do tego, co się dzieje. Kiedy wychodzimy wszyscy w październiku, w listopadzie i strajkujemy na ulicach polskich miast, to Make Life Harder staje się taką... Kto był na strajku? Wszyscy. Staje się taką tubą i nie tylko dla dużych miast, ale też dla małych miejscowości, które skradły moje serce, bo o wiele łatwiej oczywiście wyjść protestować w Warszawie czy w Krakowie, gdzie razem z tobą wychodzi jeszcze kilkanaście tysięcy innych osób, ale trudniej się przełamać, kiedy to jest jakaś mała miejscowość. Ja bardzo za punkt honoru wziąłem sobie, żeby wrzucać materiały właśnie z tych miejscowości, gdzie na przykład wychodzą dwie dziewczyny z transparentami i tylko tyle. Brawo dla tych dziewczyn. Powiedziałeś takie ładne zdanie, to jest w związku z tym, co teraz mówisz. To było w wywiadzie dla Plejady. Zacytuję sobie, żeby nie przekłamywać. Główną siłą napędową profilu są rzeczy nadsłane przez ludzi obserwujących profil. To praca zespołowa, ja jestem raczej bramkarzem w drzwiach tego klubu. Czyli ile tych treści jest bezpośrednio twoich, ile tych treści jest od ludzi? No jeśli 10% tych treści, które wrzucę danego dnia pochodzi ode mnie, to są treści autorskie, to jest bardzo dużo. Bo rzeczywiście wygląda to w ten sposób, że to jest praca grupowa. Dlatego ja bardzo chętnie oddaję ludziom głos, publikuję ich zabawne komentarze do jakiegoś innego storika, którego wrzuciłem wcześniej. Ja rzeczywiście czuję się jak taki bouncer, który stoi gdzieś tam na bramce klubu i po prostu przefiltrowuje te treści przez pewnie jakąś tam moją wrażliwość społeczną, taką osobistą i na tej zasadzie wrzucam, ale rzeczywiście to jest... To nie jest autorski projekt, w sensie my tworzymy Make Life Harder. Dokładnie. W związku z tym może przejdźmy tam już powoli do pytań. Ktoś już jest chętny? Czy możemy zadać w sumie... Dobra, to za chwileczkę jeszcze, bo tam się trzeba przygotować. Zaraz przejdziemy do pytań. Ja cię jeszcze zapytam tylko, bo musimy rozwiać tu pewne kwestie jeszcze. Przełamać mity i jakby całą prawdę na stół ten wyłożyć. Dlaczego jesteś sam? Było was dwóch. Co się wydarzyło? Różne krążą plotki w sieci. Pokłóciliśmy się o kasę. A te 2 złote? Nie, naprawdę jest taka, że Rafał wyjechał do Stanów Zjednoczonych i mieszka obecnie w Nowym Jorku i bo tam jego żona ma pracę i przez dłuższy czas próbowaliśmy to jakoś sobie z tym radzić, tylko że ta różnica 6 godzin, że ona jest no, dosyć duża, poza tym też Rafał chciał już się ustatkować, już mieć
wiecie, ubezpieczenie zdrowotne. A nie jakieś głupoty w internecie wypisywać. Tak, niż, no właśnie, przebierać się w jakieś ciuchy i wrzucać śmieszne notki na Facebooka czy na Instagram. Ale jakby przyjaźnimy się do dzisiaj, to nie jest tak, jakby ucinam, jeśli takowe spekulacje się gdzieś tam pojawiły, że my się rozstaliśmy w niemiłej atmosferze, to nie jest prawda, bo przyjaźnimy się do dzisiaj. Ponoć ci paczki żywnościowe przysyłam. Wysyła mi regularnie paczki żywnościowe z Nowego Jorku, także jest okej. Okay. Jeszcze jedną rzecz się zapytam odnośnie poprzedniego pytania, bo też to w sumie jest interesujące. Czy jeżeli coś się dzieje, tak jak mówisz, ważnego, jesteś w kinie, wyobraź sobie, oglądasz film. Po pierwsze, to czy wyłączasz telefon, jak jesteś w kinie? Wyłączam. Wyłączam. To są jedyne 2 godziny w ciągu dnia, kiedy wyłączasz telefon, tak? To znaczy wyciszam. A jednak. No dobrze, i przychodzi ci taka breaking news, że nie wiem, coś tam się dzieje ważnego w Polsce albo na świecie. Czy wstajesz i wychodzisz z kina, czy... Tak. Nieważne, z kim jesteś i na jakim filmie? Nie no, rzeczywiście no, moja dziewczyna Karolina ma z tym trochę problem, bo wybieramy, wiecie, przez 1,5 godziny film, który obejrzymy wieczorem, robimy sobie popcorn, kupiliśmy sobie taką małą maszynę do popcornu, siadamy na sofie, przykrywamy się kocem, przytulamy się, oglądamy film i nagle dostaje powiadomienie, że jest szturm na Kapitol w Stanach Zjednoczonych. I to jest moment, w którym kończy się nasz wieczór, bo ja rzeczywiście potem przez 2-3 godziny jakby trzymam rękę na pulsie, wrzucam rzeczy, komentuję i tak dalej, i tak dalej. I no to rzeczywiście niestety tak wygląda, ona niezwykle wyrozumiała, więc no, zaakceptowała, że jest to trochę jednak jakiś rodzaj misji, odpowiedzialności i że trochę to się odbywa kosztem naszego życia prywatnego, ale rzeczywiście tak to wygląda, jak był ten szturm na Kapitol i ten koleś w tych... Człowiek żubr, tak. Człowiek bizon bardziej. Czy bizon, czy żubroń, nie wiadomo. Szturmował ten Kapitol, to ja rzeczywiście się w tym momencie muszę no jakby przeprosić moją dziewczynę i zacząć relacjonować. Ja zazwyczaj staram się kończyć dzień gdzieś tak w okolicy 20, 21, ale rzeczywiście kiedy się wydarzają strajki kobiet, no to ten dzień mi się tak przesunął do północy, do pierwszej nawet. No i to są no na szczęście aż... Nie ma tak dużo takich wydarzeń, które gdyby codziennie się wydarzało coś epokowego, no to pewnie no miałbym z tym problem, ale na szczęście się nie wydarza. Złamałeś serce tylu niewiastom, masz dziewczynę. Mam dziewczynę, bardzo ją kocham. Jesteśmy szczęśliwi. Pozdrawiamy dziewczynę, jeśli tutaj jest. I ja zawsze... Wrzucając jakieś treści na Michael Herder, mówiłem w pierwszej osobie liczby mnogiej, my, że właśnie przyjechaliśmy na festiwal i przez pewien krótki czas było to kłamstwo, kiedy Rafał przestał robić Michael Herder. Ja czułem, no, że to jest już tylko moje. Tylko moje. To królestwo. Wcześniej mówiłeś, że to jest nasze. Ale to był bardzo krótki fragment w życiu Make Life Harder, bo teraz, kiedy mówię, że przyjechaliśmy na Poland Rock Festival, to rzeczywiście czuję, że przyjechaliśmy, chociaż mojej dziewczyny nie ma tutaj ze mną, ale ona jest rzeczywiście teraz drugim członkiem Make Life Harder i pomaga mi zerować. I ja na przykład nie potrafię rozmawiać przez telefon, więc odbiera telefony w moim imieniu, co jest... Potwierdzam. Tak. Dobrze, może przejdźmy do pytań. Ktoś tam jest chętny? Jest jeden człowiek, widzę, macha ręką, a kobieta była pierwsza. Cześć. Na dzień dobry chciałabym powiedzieć, że też nie potrafię rozmawiać przez telefon, także w pełni rozumiem, przybijamy, szanuję. Jeżeli chodzi... sobie SMS. Dokładnie, możemy to zrobić później.
Jeżeli chodzi o to, co robicie, to właściwie nie mam pytań. Natomiast chciałabym wam bardzo podziękować za kalendarz Make Life Harder. Ponieważ w czasie, kiedy znaleźliśmy się wszyscy w całej tej pandemii i nie wiedzieliśmy, jaki dzisiaj jest dzień, i nagle zaczęliśmy rozmawiać ze znajomymi przez jakieś tam czaty i komunikatory, i okazało się, że jedyny kalendarz, który wszyscy ogarniamy, to jest ten z Make Life Harder. Czyli wchodzimy w poniedziałek, wchodzimy we wtorek, wchodzimy w piątek. Także dzięki ogromne za to i mam nadzieję, że będziecie to kontynuować. Będziemy. Do końca świata jeden dzień dłużej. To może na rozgrzewkę ja jeszcze zapytam, czy w związku z tym, że opowiadasz się po tej jednej stronie politycznej, czy masz hejt z drugiej strony? Czy spotykasz się, czy często cię dotyka jakoś i czy w ogóle reagujesz? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko mam wrażenie, że ludzie, którzy się nie zgadzają z Make Life Harder, już zdążyli sobie pójść. Oczywiście, kiedy po pandemii, po tym takim zachłyśnięciu się tą taką memiczną stroną Make Life Harder, w pewnym momencie zaczęły się pojawiać treści polityczne, to kilka osób rzeczywiście krytykowało nas za to, ale na ten moment jest tego bardzo mało. Ja się spotykam właściwie tylko z życzliwością i też myślę, że ludzie mają cierpliwość do Make Life Harder, do mnie, do Karoliny, że nawet jeśli się z czymś nie zgadzają, to biorą poprawkę na to, że jakby możemy się różnić pięknie, ale nadal możemy robić razem również piękne rzeczy. Dziękuję. Poprosimy następną osobę o pytanie. Pani chyba ma dinozaura właśnie. Tak, to jest dinozaur. Cześć, Make Life Harder, miło was widzieć. I mówiąc was, przychodzę od my. My czytaj jako przyjaciele, my czytaj jako moi rodzice, my czytaj jako wszyscy ludzie, z którymi codziennie zaczynamy z wami dzień, codziennie go kończymy. I my, dinozaur, dinozaur jest, przejechał teraz chyba 1400 kilometrów w sumie i on jest dla was. I teraz ważna rzecz, bo dinozaur jest nie ode mnie, ale od mojej mamy. I tak jak codziennie doszukujemy się na storiesach, tak tutaj można znaleźć 8 małych punktów. Pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy mamę. Znaczy, chcesz go dostarczyć jakoś nam. To znaczy tutaj koledze Jakobę. Chyba tak. To może osobiście potem się tutaj po prawej stronie na przykład, okej? Okay? Super, dziękuję pięknie. To jest chyba nie Triceratops, Stegosaurus, tak? Ja na niego głosowałam. Tak. Dziękuję pięknie. Człowiek ma taką wiedzę nawet o dinozaurach. No, jak byłem pacholęciem, to chciałem zostać paleontologiem. Uczyłem się o tym, że są gadziomiednicze dinozaury, ptasiomiednicze. Także miałem taką dosyć sporą wiedzę, no ale potem się okazało, że takie wykopaliska dinozaurowe w Polsce, że to się raczej nie zdarza i się troszkę zniechęciłem i poszedłem na psychologię. Ale w Warszawie niedawno mamuta wykopano podczas budowy metra. Poważnie? I jeszcze można go nawet oglądać. Jest poproszę, na którejś stacji. Nigdy potem nie. Ci wskażę. Super. Dobrze, poprosimy następne pytanie. Człowiek z ręcznikiem? Nie, to nie jest ręcznik. A przepraszam. Zaraz do tego przejdę. Cześć. Cześć. Fajnie, że się dorwaliśmy już na pasażu wcześniej, tak wyskoczyłem. Chciałem nawiązać najpierw do początku rozmowy i powiedzieć, że ja jestem jednym z tych psychofanów, dlatego że pierwsza rzecz, jaką robię rano, to odpalam Instagrama i zawsze wyskakuje Make Life Harder jako pierwsze, więc przeglądam wszystkie relacje. I chciałem cię zapytać też o te zbiórki, dlatego że często wspominasz o nich i piszesz, że za każdym razem jesteś jakby zaskoczony z tą skalą, bo nieraz jest tak, że wstawicie, to są czasem kwoty opiewające na 100 tysięcy złotych, zbiórka jest na poziomie 20 i w ciągu pół godziny ta kwota zostaje uzupełniona. Czy faktycznie za każdym razem reagujesz w taki sposób, że
kurde, to znowu się stało, czy już zaczynasz jakoś przechodzić na tym do porządku dziennym? No nie można się do tego przyzwyczaić, że jak się wydarza coś takiego, to no, mnie to wzrusza osobiście. I niezależnie od tego, jak dużo tych zbiórek bym nie wrzucał, to za każdym razem jestem zaskoczony tym, ile osób zupełnie po prostu z dobroci serca jest w stanie oddać... Bezinteresownie. Tak, zupełnie na jakieś, nie wiem, schronisko dla jeżyków, czy dowiaduje się, że ktoś tam z sąsiadującego miasta pojechał do Bydgoszczy tylko po to, żeby od jednej babulinki kupić rękawiczki, które ona dzierga własnoręcznie. To jest no, taka skala dobra jest no, rozbrajająca. Nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić. Zresztą, jak już przy tym jesteśmy, to pamiętam, że przy Wielkiej Orkiestrze też utworzyłem własną puszkę i się tam dosłownie w ciągu 3 dni udało zebrać, ja na to mówię, mały Sasin, ponad 700 tysięcy złotych. To mam nadzieję, że w najbliższym właśnie będą, przy najbliższym właśnie będą 2 Sasiny. Oby. To ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć o tym, co nazwałeś ręcznikiem, ponieważ to nie jest... Przepraszam najmocniej, naprawdę. To tak. Nie jest ręcznik, a jedna z tych tysiąca blues, które Make Life Harder wypuściło. Jest cudowna, specjalnie ją tu zabrałem. Moja ma numer 111 i jeżeli jest możliwość, to też tam podejdę i bardzo bym chciał, żebyś ją podpisał. Z przyjemnością. Dzięki. Z przyjemnością, dzięki. Spora kolejka, więc zapraszamy następną osobę. Cześć, ja nazywam się Karolina i jestem z Otwartych Klatek. Cześć. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować, bo już kiedyś nas wsparliście i bardzo to doceniamy. I jeżeli miałbyś chwilę, to byśmy byli bardzo zaszczyceni, gdzie byś przyszedł na nasze stoisko. Natomiast chciałam spytać, bo jako że my na co dzień zajmujemy się ochroną zwierząt hodowlanych, chciałam spytać, skąd bierze się to, że właśnie postanowiliście promować tą empatię, tą pomoc zarówno słabszym istotom pozaludzkim, jak i też ludziom, którzy znajdują się w gorszej sytuacji, no bo jednak wiemy, że nie każdy jakby swoim głosem promuje te dobre idee, a czuję, że macie bardzo ogromny pogłos i właśnie tak jak widać, no to działa. Więc chciałam spytać, skąd to się bierze i w ogóle super, dzięki, że to robicie. Dziękuję. Chętnie odwiedzę stanowisko, to po pierwsze, a odpowiadając na pytanie, no z serca. Dziękuję. Poprosimy kolejną osobę. A ja bym chciał o bardzo błahą rzecz zapytać, która mnie bardzo interesuje. Mogę? Pewnie. Jak jest twój ulubiony mem? Nie spodziewałem się takiej reakcji ludzi. Mój ulubiony mem. Powiem ci, to jest bardzo trudne pytanie. Pierwszy, który przyszedł mi do głowy, to jest mem polityczny z Jarosławem Kaczyńskim w tym takim palcie w barwach Polski i z tym tekstem piosenki Ja łagodnie uśmiechnięta. Nie wiem, czy kojarzycie. Skradł moje serce ten mem. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dziękuję. To mogę na chwilę wrócić, znaczy chciałem zapytać pewne pytanie związane właśnie z memami, bo myślę, że część ludzi wie, że jesteś oczywiście poetą i piszesz wiersze i wydałeś 2 tomiki, nawet byłeś wielokrotnie nagradzany, do czego jeszcze pewnie wrócimy, natomiast jak godzisz te swoje 2 części duszy? Jedna część wrażliwego poety, który pisze wiersze i druga część człowieka, który robi memy i kulturę obrazkową właściwie w pewien sposób.
No, w końcu poważne pytanie. Na mnie to zawsze przychodziło z łatwością, bo to trochę tak jak... to trochę tak jak czasem mam ochotę na komedię z Benem Stillerem, a czasem mam ochotę obejrzeć Mare of Easttown z Kate Winslet, gdzie się wzruszam i jakby to pobudza zupełnie inne struny mojej osobowości. Myślę, że to się nie wyklucza, wręcz powiedziałbym, że to się jakoś tam uzupełnia, było pytanie o te zwierzęta. Ja myślę, że jednak gdzieś to pielęgnowanie empatii, wrażliwości, które być może mam z poezji, takie przyglądanie się małemu człowiekowi, że gdzieś tam się może przenosić na to Make Life Harder. To się zupełnie nie wyklucza, myślę. No i w ten sposób to godzę. To jest zabawne, że słyszałem to pytanie już wielokrotnie i w dalszym ciągu trochę nie wiem, co więcej miałbym odpowiedzieć. To może ja zapytam, kiedy najbliższy tomik wierszy? O, super, dzięki. No i rozmowa siadła. To poprosimy o pytanie z publiczności. Staram się pisać. Make Life Harder pochłania mi tak dużo czasu, bo to jest praca na pełen etat. 10, nawet do 14 czasem godzin siedzę przed tym telefonem. Jak spojrzałem w te statystyki w telefonie, ile czasu spędziłeś przed telefonem, to ja miewam tygodnie, gdzie mam średnią statystykę po 16 godzin przed telefonem. Czyli po prostu tak wygląda moje życie i trochę nie ma w tym czasu na napisanie. Piszę teraz trzecią książkę i piszę ją od 6 lat i trochę jeszcze końca nie widać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To poprosimy pytanie. W zasadzie to moje pytanie już przeszło przez wasze usta przed chwilą, bo chciałam zapytać, czy właśnie Make Life Harder jest dla ciebie, dla was, obecnie pracą na pełen etat, czy zajmujecie się czymś normalnym poza tym? Czymś wartościowym. Czymś wartościowym, z ubezpieczeniem zdrowotnym i tak dalej. No nie. Dla mnie Make Life Harder to jest praca na pełen etat. No i z tego się też utrzymuję od lat. Co jakiś czas robię jakieś współprace. Z wiekiem zacząłem sobie mądrzej dobierać firmy, z którymi współpracuję, bo od czasu tego boomu na Make Life Harder nagle zaczęli się odzywać wszyscy. Ja tu oczywiście nie będę wymieniał marek, ale no to są wszyscy. Telefonie komórkowe, sieci fast foodów, sieci komórkowe. No wszyscy zaczęli się odzywać i nie chciałby być twarzą kremu do golenia na przykład? Ja się właśnie nie golę, więc to byłoby niewiarygodne. No i uznałem, że skoro już z tego żyję i żyję dobrze i też no nie jestem, powiem, pazerny, nie muszę wszystkiego robić, uznałem, że będę sobie po prostu dobierał mądrzej tych współpracowników, będę robił mniej akcji sponsorowanych, ale przynajmniej to będą akcje, z których się nie będę musiał wstydzić. Dziękuję. Poprosimy następne pytanie. Cześć, bardzo miło nam cię poznać. Jesteśmy Donata i Paweł z Warszawy. Bardzo ci dziękujemy za to, co robisz. Mamy bardzo filozoficzne pytanie do zadania. Na które czeka na pewno cały świat, a tym bardziej cała publika Poland Rock Festival. Dokąd nocą tuptajesz? Słuchajcie, to jest jego prywatna sprawa. Zostawmy to. Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy kolejną osobę. Cześć, ja mam takie pytanie. Na pewno nie jestem znawcą aż takim dinozaurów. Takie pierwsze pytanie.
Czy znasz jakiegoś dinozaura na 8 liter jak 8 gwiazd? Stegozaur. Mi wyszło 9. Faktycznie. Czyli przyznaj się, po prostu jest coś, czego nie wiesz. Bo ja znalazłem, ale nie wiem, czy to można nazwać, bo to są ceratopsy, ale to jest chyba cała rodzina, prawda? To jest rodzina, tak. To jest rodzina szersza. Ale myślę, że możemy się tego trzymać. Ceratops. Ceratops. Ktoś tam ma inną propozycję? Diplodok. Diplodok. Dobra, a drugie pytanie, również niepoważne. Chciałbym ciebie spytać, które zdjęcie, które otrzymujecie od swoich czytelników na profilu, było najbardziej egzotyczne pod względem przedstawienia właśnie tych 8 gwiazd? Bo wiem, że otrzymujecie je z każdego zakątka świata i które było dla was najbardziej egzotyczne, które was najbardziej poruszyło? To też jest trudne, bo tego jest tak dużo. Ja codziennie dostaję około, myślę, 50-100 propozycji z 8 gwiazdkami. Pamiętam, że jedno mnie urzekło jakoś tak szczególnie. To jest pracownik jakiejś misji na dalekiej północy. Chłopak siedzi na biegunie północnym, jest zupełnie sam i ma do dyspozycji tylko jakieś tam swoje narzędzia plus drona i postanowił nagrać, nie wiem, no, to był chyba był zachód słońca i takie ogromne 8 gwiazdek na tle takiego przepastnego horyzontu. I tylko on, jeden człowiek w promieniu tam, nie wiem, iluś set kilometrów. I to jakoś skradło moje serce, pamiętam. Dziękuję. Kolejka jest dosyć długa, więc zostawmy tutaj pytania naszej publiczności, naszym festiwalowiczom. Poprosimy kolejne pytanie. Cześć. Przede wszystkim super, cześć, że tutaj jesteś. Ja mam takie pytanie, dlaczego już nie oznaczasz zdjęć, na których nie ma 8 gwiazd? Przecież to szukanie spędza nam sens powiek. No też sobie myślę, że tyle jest tego kontentu politycznego na Make Life Harder, że czasem dobrze sobie zrobić od tego przerwę, ale to i tak nie zmienia faktu, że ludzie się tam doszukują 8 gwiazdek, jeśli nawet mamy 6 jeży. I jezioro Mamry, jakiś romantyczny zachód słońca, ludzie są w stanie w trzcinach tam dostrzec układ 8 trzcin. I tak gdzieś tam później wrzucam te trzciny, ale też staram się trochę rozrzedzić ten ładunek polityczny, no bo ta polityka jest, obserwowanie polityki jest bardzo frustrujące. Ja te kotki i te pieski wrzucam i dla was, ale też dla siebie, bo no bo głowa boli. Autentycznie mnie głowa boli i ja mam wręcz niekiedy poczucie, że to jest trochę niesprawiedliwe wobec was, żeby tak was katować tą złą Polską, więc próbuję jakoś rozrzedzać ten ładunek, stąd te widoczki, stąd te pieski. No ale koniec końców i tak wszyscy widzimy 8 gwiazdek i myślę, że nie ma w tym nic złego. Przepraszam, to wejdę trochę w to pytanie, bo powiedziałeś, że Polska jest zła. Czy rzeczywiście Polska jest zła? Nie. Ja nie powiedziałem, że Polska jest zła, tylko że ta zła część Polski, której jakby nie chcemy, która jest wykluczająca, ta polska polityka w ostatnich 6 latach potrafi być niesamowicie frustrująca. Ja na przykład obserwując poczynania ministra Czarnka, no czuję się
trochę bezradny, bo wiem, że jedyne, co mogę zrobić, to mogę go obśmiać, mogę nagłośnić protest kilku zdeterminowanych młodych ludzi, którzy przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej dzielnie tam protestują przeciwko tej złej i szkodliwej polityce. I o tej Polsce, w sensie myślę, kiedy myślę o Polsce złej, wykluczającej. Myślę, że tak jak wszyscy tutaj siedzimy, chcielibyśmy żyć w trochę innym świecie. Chcielibyśmy, żeby nasz przyjaciel gej mógł tu na ulicy, tak jak ja z moją dziewczyną możemy to zrobić, chwycić się za ręce. I stopień takiej u moich przyjaciół gejów, takiej zinternalizowanej już... Zinternalizowanej już obawy, co się może wydarzyć, kiedy położę głowę na ramieniu swojego chłopaka w knajpie. Jest tak duży, jest to tak straszne, że człowiek, którego jakby jedyną, właściwie nie zrobił nic złego, a mimo to pojawia się kara. Jest to dla mnie wciąż niesłychane i Michael Herder postawiło sobie za cel zawsze stać po stronie wykluczonych, czy to są, czy to jest społeczność LGBT, czy to jest nawet, czy to są seniorzy, którzy mam wrażenie, że są wykluczeni w trochę inny sposób, bo ich nikt systemowo nie wyklucza z życia społecznego, ale jednocześnie coś takiego się wydarza, mam wrażenie, w kraju, że trochę gdzieś tę starość chowamy za winkiel, żeby jej nie było. I tam, gdzie się pojawiają takie złe zjawiska, wymyśliłem sobie, że tam się też będzie pojawiał Michael Herder. Ktoś kiedyś... Brawo. Ktoś kiedyś powiedział, że nie może dobrze być w tym miejscu, w którym większe zdziwienie budzi chłopak idący z chłopakiem za rękę, niż ktoś bijący chłopaka. Jest to niepojęte. Zgadzam się. I niepojęte jest to, jak cztery wioślarki wygrywają srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich. Nasz pierwszy medal. I głównym tematem po tej prawicowej części Twittera jest to, że jedna z tych dziewczyn jest zdeklarowaną lesbijką i postanowiła podziękować swojej dziewczynie za to wsparcie, jakie od niej dostawała. I dla mnie na jakimś takim fundamentalnym poziomie jest to niezrozumiałe, bo gdybyśmy mieli do czynienia z heteroseksualną wioślarką, która dziękuje mężowi za wsparcie, to w ogóle nie byłoby tematu. A w momencie, kiedy dziewczyna dziękuje swojej dziewczynie za to wsparcie, nagle temat staje się polityczny, podczas gdy nie jest polityczny. Dziewczyna dziękuję być może najważniejszej osobie w swoim życiu za wsparcie po być może najważniejszym osiągnięciu w swojej karierze zawodowej. To jest tylko i wyłącznie piękne. Brawa za ten medal właściwie i za te wyznania. Dobrze, to przejdźmy do kolejnego pytania. Nie jestem w stanie rozpoznać tego stroju. Braku! Dobra. Zapraszamy do mikrofonu. Halo, halo. Ale fajnie. Ja mam akurat bardzo poważne pytanie w stosunku do tego, co kolega tam pytał od dinozaurów. Jak bardzo... lubisz brokuły? Czekaj. Skali od poczekaj, bo mi w nosie kręci zera, aż po to, co się wydało, na to, co się nie odbyło. E,
I mam ostatnią prośbę. Proszę, żeby obsługa mnie nie wyrzuciła z festiwalu. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Brokuły, nawiązuję może do mojej fryzury. Ja nie lubię brokułów. Więc byłoby to gdzieś tam w okolicy Ziobro. Ja nie lubię brokułów. I nie lubię kalafiora. Jadłem w życiu dwa razy kalafior. Jak byłem mały, na wycieczce takiej dwutygodniowej z rodzicami w Sominach i to się fatalnie skończyło na stołówce. I od tego czasu nie jem ani kalafiorów, ani brokułów. Niestety odpowiedź brzmi Ziobro. Zdecydowanie. Ale jest prośba do obsługi, żeby mimo wszystko nie wyrzucać. Dziękuję. Tak. Poprosimy następną osobę. Cześć. Cześć. Po pierwsze chciałam podziękować dzięki temu, że Make Life Harder udostępniło mój komiks. Wreszcie mam coś istotnego do wpisania do CV. Ale mam pytanie dotyczące początków Make Life Harder, bo pamiętam, że kiedy pisaliście swojego bloga i jeszcze przy okazji pierwszej książki, bardzo dbaliście o swoją anonimowość, tak wręcz do absurdu. Pamiętam te maski, te dziwne abażury na głowach. Chciałam zapytać, skąd decyzja o takim pilnowaniu swojej tożsamości, żeby ona się nigdzie nie wydała? I kiedy przyszedł moment i dlaczego przyszedł moment, gdzie zdecydowaliście się pokazać na żywo i podpisać nazwiskami? No więc, wiesz, my się w początkach Make Life Harder przebieraliśmy. Ja się przebierałem w ciuchy mojej mamy bardzo często. Bardzo się wygłupiałem i pomyślałem, że nie taką być może przyszłość dla mnie widzieli moi rodzice. Pewnie raczej sobie wyobrażali, że zostanę prawnikiem albo lekarzem, a ja poszedłem w coś takiego trochę nie wiadomo czym to było. I przez długi czas rzeczywiście byliśmy anonimowi, ale w pewnym momencie tajemnicą Policzynela było to, że ja jestem jednym z członków Make Life Harder, podczas gdy o Rafale, który robił dokładnie tyle samo w Make Life Harder co ja, nie wiedział prawie nikt i uznaliśmy, że jakby sprawiedliwie i fair będzie, jeśli się po prostu ujawnimy i ludzie poznają też Rafała, którego wcześniej nie znali. To była ta motywacja. Dzięki. Jesteśmy też cały czas w sieci, więc mam pytanie od internautów. Discord Poland Rock Festival. Michał pyta. Ktoś odpisał panu na list otwarty do reprezentacji Polski? Nikt. Niestety. Nie, chociaż piszę je z wielkim upodobaniem. Teraz na Mistrzostwach Europy przed każdym meczem pisałem, to jest taka tradycja na Make Life Harder, list otwarty do reprezentacji Polski i nie doczekałem się jeszcze odpowiedzi niestety. Ciągle czekam. To jeszcze drugie pytanie od użytkownika Charlie Faplin. Dzień bez stories Make Life Harder to dzień stracony. Niemniej jak pan Jakoba radzi sobie z tym, że kształtuje postawy, edukuje i ma wpływ na prawie 800 tysięcy ludzi? Czy wie pan jaką siłę i medium stworzył? Dziękuję. Tak. Rozwijmy troszkę chociaż. Zdaję sobie sprawę, że dostała się ogromna siła, ale staram się o tym nie myśleć, bo myślę, że gdybym o tym myślał, to zacząłbym myśleć już w trochę taki bardziej cyniczny sposób o tym. Staram się te myśli raczej odsuwać i utrzymywać ten projekt ciągle jako taki trochę oddolny zryw pewnej wrażliwości ludzkiej, która nie kalkuluje. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy Make Life Harder z otwartą przyłbicą wyszło i zaczęło głosić treści polityczne, opowiadać się po jednej stronie, to nagle dostawałem komunikaty ze strony różnych firm,
potencjalnych współprac, że to nie jest dobry kierunek, że może nie róbcie tego, że nie chcecie się kojarzyć politycznie, bo firmy lubią jednak takich neutralnych blogerów, influencerów, którzy nie zabierają głosu w sprawach politycznych. No i ja uznałem, że jakby jeśli to ma dalej funkcjonować i dawać mi radość, no to po prostu dalej będę robił to co robię, więc wiem o tym, kiedy o tym pomyślę, ale staram się na co dzień o tym nie myśleć. Czyli na prezydenta na razie nie. To jest dla Roberta Makłowicza zarezerwowane stanowisko, uważam. To zapytam od razu, jak bardzo ważną postacią jest w twoim życiu Robert Makłowicz? Jest najważniejszą. Pod narzeczoną. Jest. Nie, Robert Makłowicz jest taką ikoną na Make Life Harder. To jest taka postać, która od zawsze dobrze mi się kojarzyła. Pamiętam już jako dziecko, oglądałem jego programy kulinarne, gdzie on gdzieś tam w jakichś górach w Gruzji rozkładał się ze swoim jakimś małym palniczkiem i właśnie mówił tam o jakichś takich lokalnych specjałach. I pamiętam, że na początku mnie to nudziło, a później odkryłem w tym jakiś taki fenomen, jakiejś takiej radości życia, jakiegoś takiego zdrowego hedonizmu. I czuję, że Robert Makłowicz osiągnął ideał w życiu, balans między, właściwie chciałem powiedzieć, między pracą a pasją, ale mam wrażenie, bo poznałem go też, że to, co on robi, to, co pozwala mu się utrzymać, to jest jego pasja. Jest to jakiś taki absolutny ideał, do którego wszyscy tutaj pewnie dążymy. No i uznałem któregoś razu, że Make Life Harder potrzebuje patrona i Robert Makłowicz był pierwszą myślą. To kto zagłosuje na pana Makłowicza? No to będzie ciekawie. Poprosimy następne pytanie. Dzień dobry. Ja chciałam zadać pytanie prywatne, intymne, może równie ważne co te o dinozaury i o gwiazdki. I nie doszukujmy się w tym lokowania produktu. Winiary czy Kielecki? Kielecki. Prosto z mostu. Poprosimy następny. Ja jestem trochę w szoku, ale okej. Okay. Po pierwsze, dzięki wielkie za to, co robisz. Ja też jestem wielką fanką. Ale rozmawialiśmy już o tym tutaj, że twój profil jest bardzo opiniotwórczy. Ty mówiłeś o tym, że czujesz tą, że to jest ważne i że jesteś odpowiedzialny. Niemniej jednak u was na profilu czasami zdarza się, że pojawiają się storiesy nie do końca sprawdzone, czasami mijające się z prawdą. Oczywiście widać, że wy staracie się to szybko sprostować, ale czasami już informacja poszła w świat. Czy nie sądzisz, że powinniście trochę więcej pracy dokładać do tego, żeby sprawdzać to, co wrzucacie na storiesy? Tak, no to jest niestety bolączka naszych czasów, że fake newsy rozchodzą się o wiele szybciej niż informacje sprawdzone. Ja pamiętam takiego jednego fake newsa o tym, że na prezerwatywy podobno, że trzeba będzie mieć receptę na prezerwatywę. I pamiętam, że tego fake newsa podawały wszystkie duże media, że są jakieś takie przymiarki robione. Od Onetu przez Wirtualną Polskę. Chyba tylko tam w wieczornym wydaniu Faktów się nie pojawiło, bo to do tego czasu już zostało zweryfikowane. I tak, no to jest niestety ogromna odpowiedzialność. Ja jestem obarczony jakby tym błędem, że jestem ja i moja dziewczyna tak naprawdę. I czasem bazuję na zaufaniu do osób, bo ja te osoby, które nadsyłają, ja już je po tych 20 miesiącach, ja już je kojarzę z ników, ja wiem, komu można ufać, kogo trzeba weryfikować, no ale w dalszym ciągu no nigdy do końca nie wiesz. Pamiętam, że też swojego czasu była
taka historia z tym, że podobno kierowcy ZTM w Warszawie jeżdżą po narkotykach. I to się okazała nieprawda. Kilkunastu czy tam kilkudziesięciu zostało przebadanych, u nikogo nie stwierdzili nawet tam śladowych narkotyków. I pamiętam, że Onet chyba sprostował poza nami te informacje, a tak ona rzeczywiście do dzisiaj nawet gdzieś tam w memach ludzie podsyłają jakieś takie... Tak się złożyło, że akurat ja bym to uczynił. Tak. I staram się prostować, tak, staram się prostować. Niestety czasem rzeczywiście coś pójdzie w świat, no i niestety to jest, no ja jestem obarczony błędem, niestety i liczę się z tym. I też dlaczego praca nad Make Life Harder tak dużo kosztuje? Dlatego, że te 200 newsów, które ja dostaję dziennie, ja je staram się zweryfikować. Podobnie też staram się weryfikować zbiórki, pisać do ludzi, które te zbiórki organizują, bo i też zdarzyło się, że zbiórka okazała się niesprawdzona i to też jest obarczone jakimś tam błędem. Ale wracając do tego czasu spędzonego nad Make Life Harder, że to też jest zagadka tego, dlaczego ja tak dużo nad tym siedzę, bo staram się to jakoś weryfikować i w mediach z lewej strony, i w mediach z prawej strony, i dotrzeć do tekstu źródłowego. Doszło nawet do tego, że ja czytam ustawy, co jest najbardziej, no jest strasznym doświadczeniem. Ale no, wolę włożyć te prace i się po prostu wynudzić przez półtorej godziny czytając 40 stron tekstu, ale nie kolportować fake newsa. No niestety czasem się zwyczajnie nie udaje. Ja tylko dodam o tych autobusach, że to było tak, że to był ten wypadek straszny, który był na moście i potem się zdarzyło jeszcze, że jakiś kierowca był nie po narkotykach, tylko po spożyciu kiedyś tam. Jakby to wynikało z tego i to się potem rozsiało oczywiście w memach, ale możemy się domyślać, dlaczego to się rozsiewało. Taka historia, no bo to mówimy o tym, o tej polaryzacji w tym momencie, tak? To z tego wynika, wiadomo, Warszawą rządzi Rafał Trzaskowski. Jest odpowiedzialny od narkotyzujących się kierowców autobusów po opady śniegu, wiadomo. Poprosimy następne pytanie. To jeszcze szybko, gdybyś mógł potwierdzić, czy pan Robert jest tak super, jak wydaje mi się, że jest. Jest super. Dzięki. Jest super i nawet... Pewnie się nie obrazi, jeśli się podzielę taką historią, bo ostatnio robiliśmy akcję sponsorowaną dla jednej firmy i pan Robert, i Make Life Harder. I to było wszystko w Poznaniu. I Wojtek, menadżer Roberta, z Robertem jesteśmy już na ty, więc będę mówił Robercie, jeśli nas słuchasz. Pozdrawiamy cię serdecznie. I my już za pierwszym razem się polubiliśmy i kiedy Wojtek z Robertem dowiedzieli się, że też będziemy w Poznaniu, to zaproponowali, żebyśmy się umówili na kolację. I myśmy z tej kolacji nie wrzucali żadnych zdjęć, to było takie, wiecie, prywatne spotkanie. Byliśmy gdzieś tam w Poznaniu, we wspaniałej knajpie, wypiliśmy sporo alkoholu, jedliśmy pyszne rzeczy. Na końcu się wyściskałem z Robertem, rozmawialiśmy o polityce. Jak wracaliśmy z Karoliną taksówką, ja miałem takie poczucie, że to był jeden z najpiękniejszych wieczorów w moim życiu. Jak się jeszcze potem od Wojtka dowiedziałem, że Robert mówił to samo, to miałem takie... Nic więcej do szczęścia nie potrzebuję. Poprosimy o pytanie następne. Musimy się trochę finalnie zbliżyć do końca, więc będziemy się śpieszyć, żeby wszyscy zdążyli. Poprosimy Cześć. O krótkie pytanie. Cześć. Cześć. Chciałam zadać tylko pytanie, czy kiedykolwiek spotkały cię jakieś nieprzyjemności albo konsekwencje przez to, że je 8 gwiazdek, tak otwarcie? Nie. Dziękuję. No dobrze. Nie. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam również. Nie spotkały mnie raczej, mam wrażenie, że to jest taki się stworzył
taki nasz wewnętrzny kod, że 8 gwiazdek jest trochę takim pozdrowieniem, trochę takim sygnałem, że należymy do tego samego plemienia i raczej to się spotyka z jakimś takim entuzjazmem i aprobatą. To ja mam pytanie podobne ze strony mojej ASP.pl. Czy spotykasz się z hejtem w wiadomościach prywatnych? Nie, bardzo tego jest mało. Czasem oczywiście ktoś coś napisze, ale jeśli ja dostanę raz na dwa tygodnie jakąś niemiłą wiadomość, czy nawet raz na miesiąc, to jest sporo. Mam wrażenie, że Make Life Harder spotyka się z życzliwością, pomimo tego, że dosyć ma taki ukierunkowany światopogląd. Tu jeszcze jedno pytanie ze strony mojaSP.pl. Czy Make Life Harder będzie jak WOŚP grało do końca świata i jeden dzień dłużej? No pewnie. To poprosimy następną osobę. Cześć. Cześć. Mam pytanie z gatunku tych filozoficzno-społecznych na temat wojny, która trwa pewnie już pokolenia dłużej niż ja żyję. Mianowicie, co pierwsze, mleko czy płatki? I uzasadnij. No, u mnie płatki. U mnie płatki. Bo chciałbym, żeby się mleko równomiernie, żeby płatki nie były suche. Znowuż, jakby problem jest taki, że jeśli jest zbyt długa przerwa między zalaniem płatków a jedzeniem, to też niedobrze, bo wtedy płatki się rozmiękają. Wiadomo, nikt nie lubi rozmiękniętych tam Nesquików czy musli. To też nie jest dobre, więc powiedziałbym, że to zależy, że generalnie ja kiedy zalewam, to jem od razu, więc najpierw sypuję płatki, a dopiero potem zalewam mlekiem. Okay, dzięki za odpowiedź, bardzo mnie ona satysfakcjonuje. Dzięki bardzo. Poprosimy następną osobę. Cześć. Żeby tak nie socjologizować za bardzo tego pytania, to krótkie właśnie. Czy socjologia pomaga w wyprowadzeniu Make Life Harder, które skończyłeś, czy przeszkadza? Myślę, że ani nie przeszkadza, ani nie pomaga, bo ja nie skończyłem socjologii, tylko psychologię. Ale myślę, że nie, no myślę, że generalnie studia psychologiczne trochę bardziej otworzyły mnie na moje własne emocje i pewnie o wiele bardziej czuję to w poezji niż w Make Life Harder, chociaż myślę, że to wszystko są naczynia połączone i pewna jakaś taka rozlana wrażliwość na sprawy społeczne, na zwierzęta, na wykluczanie grup społecznych. Myślę, że to rzeczywiście no, na pewno nie przeszkadza. Dziękujemy. Realizator podpowiada mi, że mamy 3 minuty, więc próbujmy tak szybciorem. Cześć. Ja mam pytanie, czy zamierzasz rozszerzyć działalność na inne media, na przykład YouTube albo coś takiego? Nie. Myślę, że to się nie wydarzy. Raczej Instagram i Facebook pochłania mi już tak dużo czasu, że gdybym miał teraz zostać YouTuberem, to już naprawdę nie miałbym życia osobistego. Plus niespecjalnie lubię też siebie oglądać. Jak ja wrzucę swoje zdjęcie na stories raz na 2 tygodnie, to jest dużo. Gdybym teraz miał kręcić filmiki i jeszcze oglądać siebie przy montowaniu, to myślę, że to by się nie udało. Słuchajcie, przykro mi, ostatnie 2 pytania. Chciałabym zapytać krótko i może trochę przewrotnie, czy jest coś, co ty jako Make Life Harder chciałbyś powiedzieć do nas, jako do społeczności Poland Rock Festival? To znaczy, to jest miejsce na taką krótką odezwę Jakoba Mansteina. To jest trudne. Ja myślę sobie, że trochę tutaj nic nie trzeba mówić, ponieważ ludzie, którzy przyjeżdżają na ten festiwal, że mają w sobie bardzo dużo życzliwości. Prawdopodobnie z uwagi na to, kto to organizuje, kim jest człowiek, który za tym wszystkim stoi i który całe swoje życie, pomimo ataków i różnych złych głosów, ciągle tę życzliwość i wrażliwość w sobie pielęgnuje i myślę, że my to wiemy i pewnie dlatego tutaj jesteśmy. Z
Słuchajcie, naprawdę ostatnie pytanie, przepraszam, ale czas jest nieubłagany. Cześć, ja mam takie krótkie pytanie o najważniejszą cechę osoby tworzącej tak wpływowe stories. Taka jedna, mała. Moja? Tak, tak jak twórcy. W sensie moja cecha? Nie. Która powoduje, że stories są tak wpływowe i mają taki odbiór duży. Kurczę, myślę, że ja kiedyś jak słyszałem te powtarzane slogany bądź sobą, nie udawaj nikogo innego i to tam mówi Radek Majdan, że to jest jakby klucz do sukcesu w życiu publicznym, że musisz być zawsze sobą, to zawsze zbywałem te hasła. Wydawały mi się jakimiś takimi pustymi sloganami i po tych 9 latach robienia Make Life Harder, a zwłaszcza po ostatnich 18 czy 20 miesiącach, czuję, że to rzeczywiście jest w tym bardzo dużo prawdy, pewna autentyczność, jakby nie ukrywanie swoich emocji, jakby ja się przestałem wstydzić wzruszeń, kiedy coś mnie wzrusza, to jestem w stanie napisać jakiś wzruszający tekst, jestem w stanie nawet dzielić się, czego nigdy wcześniej nie robiłem, wierszem na stories Make Life Harder, gdzie raczej jednak mamy do czynienia ze śmieszkami, a tutaj się pojawia na przykład wiersz o śmierci mojego kota Tuwima Krótkiej Łapy. I myślę, że nie udawać, to brzmi jak banał, a to się okazuje, że to jest bardzo dużo. Realizator mnie zabije. Ostatnie pytanie musi się zadać je razem i musi trwać 10 sekund. Macie dużo takich akcji społecznych, które mają mega pozytywny odzew. A co w momentach, kiedy ktoś to wykorzystuje? Jak sobie z tym radzicie? Że na przykład zbiórka jest niezweryfikowana, tak. Albo okazuje się, że tak, że instytucja w imię której... Tak. Albo sklep się zamyka, takie macie akcje różne. Tak, tak. No niestety jest to wpisane w ryzyko tego, co robimy. Ja szczerze mówiąc wolę się raz pomylić, ale robić to cały czas niż... Staram się być oczywiście ostrożny, ale szczerze mówiąc wolę się pomylić raz i przy 9 innych akcjach komuś pomóc, niż być jakoś tak przesadnie ostrożny, albo na przykład w ogóle się z tego wycofać. Ostatni kolega, szybciutko. Czy czytasz tygodnik Nie Jerzego Urbana? Nie czytam tygodnika Nie, ale bardzo lubię produkty Marszała. Czyli osoby, która tworzy te wszystkie memy na tygodniku, więc czytać nie czytam, ale śledzę memy bardzo intensywnie. Drodzy Państwo, Jakobem Einstein, dziękuję Make bardzo. Love Harder. Byliście bardzo cierpliwi, że zostaliście do końca. Jak włączy telefon, możecie wysyłać do niego te wszystkie wiadomości. Dziękuję pięknie. Dziękuję, kłaniam się. To była ogromna przyjemność.